Kalendarz. Sposoby określenia daty w języku łacińskim. Zacznijmy od informacji o tym, jak określamy rok. Dziś mówimy, że coś stało się na przykład w roku 600 naszej ery albo w roku 600 od narodzenia Chrystusa. Dla Rzymian takim istotnym momentem w ich historii było założenie Rzymu, czyli rok, datę, którą przyjmujemy 753 rok przed Chrystusem. Tę datę określano, to była data bazowa i mówiono ab urbe condita, czyli od założenia miasta. A zatem, jeśli stało się coś w roku 200 od założenia miasta, to dla Rzymian był to rok 553 przed Chrystusem. Drugim sposobem było określenie roku imionami konsulów. Było to możliwe z tego powodu, że urząd konsula, rzymski urzędnik obejmował tylko na rok. A zatem, jeśli powiemy, że coś stało się za konsulatu Marka Tuliusza Cycerona, a wiemy, kiedy był konsulem, bo zachowały się księgi konsularne, to możemy sobie to przełożyć na konkretną datę roczną. Daty, o których mówiłam, sposoby określenia roku, o których już mówiłam, przed narodzeniem Chrystusa, ante Christum natum, i po narodzeniu Chrystusa, post Christum natum. Dla chrześcijan sposobem określenia daty było też powiedzenie Anno Domini, czyli roku pańskiego, ewentualnie Anno Salutis, czyli roku zbawienia. Jeśli chodzi o miesiące, to pierwotnie w rzymskim kalendarzu było ich tylko 10. Rok zaczynał się 1 marca. Mieliśmy zatem miesiące Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quinctilis, Sextilis, September, Oktober, November i December. Cztery pierwsze nazwy Martius, Aprilis, Maius i Junius mają związek z rzymskimi bogami. Kolejne z liczebnikami porządkowymi. Quinctilis to miesiąc 5, Sextilis miesiąc 6, September 7, Oktober 8, November 9, December 10. W pewnym momencie wprowadzono jednak dwa dodatkowe miesiące, Januarius i Februarius. Natomiast nie zmieniono i nazw pozostałych, dlatego mimo, że September był już miesiącem 9, dalej nazywał się September, czyli miesiąc 7. Zmieniono natomiast dwie nazwy, mianowicie lipiec i sierpień, które pierwotnie nazywały się Sextilis miesiąc 6, Quinctilis miesiąc 5 i Sextilis miesiąc 6. Nazwane zostały Julius od Juliusza Cezara i Augustus od Cezara Augusta. Rzymianie nie mówili, że coś stało się 1 dnia stycznia czy 15 dnia stycznia. Mieli w swoim kalendarzu trzy stałe daty w każdym miesiącu. Pierwszy dzień każdego miesiąca nazywał się kalendę. Drugi stały dzień to był dzień 7 lub 5, nony. I wreszcie dzień 15 lub 13, czyli tak zwane idy. A zatem, jeśli Cezar został zabity w idy marcowe, to wiemy dzisiaj, że był to 15 marca. Jeżeli coś stało się 1 dnia miesiąca, Rzymianie po prostu mówili, że coś stało się w kalendy, na przykład styczniowe, czyli 1 stycznia. Inne przykłady. Prydie calendas aprilis to przeddzień kalend kwietniowych, czyli 31 marca. Ante diem tertium calendas julias, trzeci dzień przed kalendami lipcowymi, 29 czerwca itd. Dni tygodnia. Tydzień to po łacinie hebdomada. Dni tygodnia Rzymianie nazywali od nazw bogów albo planet. Dlatego dies lune to dzień poświęcony poniedziałkowi. Dies martis bogowi Marsowi. Dies mercuri merkuremu to środa. Dies jovis dzień Jowisza czwartek. Dies veneris dzień Wenery to piątek. Dies saturni sobota. I dies solis dzień słońca, czyli niedziela. Wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa, chrześcijanie nie chcieli używać nazw dni tygodnia pochodzących od rzymskich bogów, dlatego mówiono po prostu, określano je po prostu liczebnikami porządkowymi. Ponieważ dniem pierwszym tygodnia dla chrześcijan była niedziela, nazywano ją Dominika, czyli Dzień Pański, to poniedziałek był Feria Secunda, wtorek Feria Tertia, środa Feria Quarta, czwartek Feria Quinta, piątek Feria Sexta i sobota od hebrajskiego słowa szabat, sabatum. Warto zwrócić na to uwagę, bo dla nas po polsku czwartek kojarzy się z dniem czwartym, natomiast feria quarta to po łacinie środa.
Dzisiaj dni tygodnia w języku polskim nie mają związku z dniami, nazwami dni po łacinie, ale w języku angielskim czy w języku włoskim jak najbardziej tak. Zauważmy, że jeżeli poniedziałek po łacinie był to dzień księżyca, dies lune, to dzisiaj po włosku mamy lune di. Po angielsku księżyc moon, czyli mandi. Wtorek, dzień Marsa, to po włosku Marte di. Po angielsku ma związek z imieniem Boga, też wojny, tylko z mitologii germańskiej. Podobnie jest ze środą, czwartkiem czy piątkiem, gdzie po łacinie był to dzień Venery, dzień Wenus, po włosku do dzisiaj mamy Venerdì, natomiast po angielsku Friday, czyli dzień bogini Frei. Oprócz informacji o dniu czy o miesiącu i sposobie wskazywania na datę roczną, warto też powiedzieć kilka słów o tym, jak określano godziny w ciągu dnia. Najprościej mówiąc i najłatwiej pojąć to w ten sposób, że dzień i noc dzieliły się na 12 godzin. Pierwsza godzina dnia była o wschodzie słońca. Załóżmy, że słońce wschodziło o 6 rano. A zatem trzecią godziną dnia była godzina 8, tak? Tutaj błąd jest na slajdzie. Noc dzielono na 4 straże, po 3 godziny. Na przykład, gdy mówimy o drugiej straży nocnej, to znaczy 8 godzin po zachodzie słońca, tak? Bo pierwsza straż nocna było pierwsze 3 godziny, druga straż nocna drugie 3 godziny.